Hej, nazywam się Aria i witam Was dzisiaj na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to jestem w połowie Polką i w połowie Amerykanką i na swoim kanale dodaję filmy lifestyle'owe i rozrywkowe, a dzisiaj dowiecie się o 10 rzeczach, bez których nie mogę żyć. Powiem Wam, że nie chciałam się sprowadzać do takich basicowych rzeczy typu nie mogę żyć bez mojej rodziny, czy bez telefonu, czy bez komputera, bo to jest takie oczywiste, tylko chciałam, żeby to były takie konkretne rzeczy, które sprawiają, że moje życie staje się lepsze. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście film o tym, co mam w telefonie i z jakich aplikacji korzystam, to dajcie znać. Dobrze, więc numerem 1 jest mój ring light. Jest to takie okrągłe światło, z którego zawsze korzystam, tak jak teraz podczas nagrania. I powiem Wam, że zabieram mojego ringa wszędzie, nawet jak jadę do rodziny, ponieważ być może to będę coś nagrywać, albo jakieś zdjęcia porobię z rodzeństwem. Jednak to, że w każdym miejscu mogę mieć dobre światło, to jest naprawdę game changer. No bo wiecie, każdy może wyglądać super na zdjęciach, pod warunkiem, że umie się dobrze ustawić oraz ma dobre światło. Jeszcze zwłaszcza jak macie w pokoju takie dziwne światło, żółte, zielone, albo po prostu złe. Zwłaszcza jeżeli się często nagrywa albo często robicie sobie zdjęcia i chcecie poprawić jakość tych zdjęć, na przykład na swojego Instagrama, no to jest super sprawa. I to właściwie tyle, dlatego uwielbiam swojego ringa. Dobrze, więc kolejną rzeczą, bez której nie mogę żyć, są gumy treningowe. No i tutaj mam różne, chyba mam ich łącznie jakoś 6. Każda jest innej grubości i wtedy to powoduje, że jest trudniej. A jest to super sprawa z kilku powodów. Po pierwsze, gdziekolwiek pojadę, no to nie jest żaden problem, żeby to zapakować, więc dzięki temu mogę sobie urozmaicić ćwiczenia nawet na wakacjach. Po drugie, zawsze używam ich na siłowni, po to, aby aktywować mięśnie, żeby jak najbardziej pracowały, jak najbardziej rosły. Również są świetne dla stabilizacji, na przykład podczas przysiadów, bo wtedy czasami kolana mogą się rozchodzić na boki. No i oprócz tego są super do ćwiczeń w domu, zwłaszcza jak teraz siłownie są pozamykane, no to dzięki temu możemy mieć mimo wszystko wydajniejszy trening. Także naprawdę super sprawa. Kolejną rzeczą, bez której nie mogę żyć, jest robienie biżuterii. Jakoś w październiku odkryłam taką pasję i z jakiegoś powodu strasznie mnie to relaksuje i fajnie się po prostu bawi tymi wszystkimi kolorami i strukturami tych koralików, ponieważ mam tutaj również kamienie naturalne. No i też fajnie, bo to są takie małe gifty, które mogę dawać znajomym. I również Wam, ponieważ robiłam parę konkursów. A również, jeżeli zamówicie u mnie coś na Vinted, to zawsze dorzucam jakąś bransoletkę. Więc jeżeli macie ochotę, to możecie mnie tam zaobserwować. W ogóle dajcie znać, czy również podczas tej pandemii odkryliście jakieś nowe hobby. Coś, co nie sądziliście, że kiedykolwiek Was zainteresuje, a jednak Was całkowicie pochłonęło. Chętnie poczytam i może sama się też zainspiruję. Dobrze, i kolejną rzeczą, bez której nie mogę żyć, jest śpiewanie. Stars shining right above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Dobra, teraz się postarałam, ale często myślę, że moi sąsiedzi mają mnie dość. No bo jak ćwiczymy nowe utwory, albo jak ćwiczymy jakieś rzeczy zupełnie spoza strefy komfortu, to nie wychodzi tak super. No ale na tym polega to, że się czegoś nowego uczymy. Dobrze, więc kolejną rzeczą, bez której nie mogę żyć, jest aloes. Mam na myśli żel, który właściwie możemy kupić w każdej drogerii. Słuchajcie, ta roślina jest tak wielofunkcyjna i cały czas właściwie odkrywam jakieś nowe zastosowanie tej rośliny. Czasami, jeżeli mam wypryski, to smaruję sobie buzię i bardzo szybko schodzi mi zaczerwienienie i te rany się dużo szybciej goją. Również aloes jest świetny na przesuszoną skórę, można stosować na twarz, na ciało i również na skórę głowy. Również aloes ma działanie antyłupieżowe, więc jeżeli macie z tym problem, to możecie w naturalny sposób to załagodzić. A najnowsze zastosowanie, jakie odkryłam, to jest nakładanie aloesu na włosy. Jakoś wcześniej w ogóle nie przyszło mi to do głowy, ale słuchajcie, efekt jest powalający. I zawsze nakładam aloes na wilgotne włosy, potem przeczesuję, potem włosy tak ładnie lśnią i są elastyczne. A to dlatego, że aloes zatrzymuje wilgoć, która jest we włosach i dzięki temu jest właśnie taki efekt. A odkryłam to w ogóle przez przypadek, ponieważ mam koleżankę, która ma blond włosy i one zawsze wyglądają tak lśniąco i zdrowo. I zapytałam ją, co ona robi, ponieważ myślałam, że ona suszy te włosy na szczotce albo je prostuje i właśnie mi powiedziała, że nakłada zawsze tonę aloesu. Sama spróbowałam i od tamtej pory robię tak prawie zawsze. W ogóle dajcie znać, czy próbowaliście kiedyś nakładać aloes na włosy i czy wiedzieliście o tym haku. A jeżeli nie i zadziała, to koniecznie dajcie znać, bo super byłoby wiedzieć. Możecie napisać na dole albo możecie mnie oznaczyć na story, naprawdę wiele udostępniam. Dobrze, więc kolejną rzeczą, bez której nie mogę
mogę żyć jest matcha. Jeżeli nie wiecie, co to jest to najwyższej jakości zielona herbata. Są to starannie selekcjonowane, sproszkowane liście. No i matcha zawiera ogromną ilość antyoksydantów, jest idealnym zamiennikiem dla kawy i oprócz tego świetnie smakuje. Ja przechodzę przez różne fazy. Czasami piję matcha na ciepło, a czasami na zimno z lodem. I za każdym razem, jak sobie to przygotowywuję, to blenduję, bo oryginalnie się to jakby miesza takim pędzelkiem tradycyjnym. But your girl ain't got time for that. Alright, next! Dobrze, więc kolejną rzeczą, bez której nie mogę żyć, są podróże. Słuchajcie, gdy ja podróżuję, to ja czuję, że ja żyję pełnią życia. Zawsze jak wjeżdżam do nowego miejsca, czuję się taka podekscytowana tym nowym otoczeniem, tym jak ludzie się różnią oraz ich kultura. I zawsze jak podróżuję, jak jestem w miejscu, które bardzo różni się od miejsca, w którym mieszkam, to czuję, że się tyle uczę i się inspiruję. I przede wszystkim zachęca mnie to do dalszego odkrywania świata. Ponieważ im więcej podróżuję, tym bardziej mam taki niedosyt. W sumie gdy są takie okresy, gdzie mniej podróżuję, to zauważam, że jestem bardziej taka zdemotywowana. A gdy podróżuję zwłaszcza do jakichś ciepłych miejsc, to ta energia jest tak ogromna, że czuję, że mogę osiągnąć wszystko. Takiego mi to powera daje. No i przede wszystkim, tak jak wcześniej wspominałam, podróże kształcą. Dobrze, więc kolejną rzeczą, bez której nie mogę żyć, są mgiełki do twarzy. Mam różne, ale moim faworytem jest na pewno woda różana albo aloes. Wiem, wszystko z aloesem. Albo taki na bazie wody kokosowej. Zawsze potem jak wychodzę spod prysznica, to psikam się tym i wtedy dopiero nakładam jakieś tam kremy, jakąś pielęgnację robię. No i czasami również w trakcie dnia na makijaż również sobie psikam. Moja cera jest dosyć sucha, więc dzięki temu naprawdę mogę zadbać o to, żeby ona była nawilżona. Powiem wam, że robię już tak od kilku lat i dzięki temu moja cera jest taka bardziej promienna. Także jeżeli nie próbowaliście, to try it. By the way, to jest w sumie taka azjatycka pielęgnacja, bo z tego co wiem, Azjatki często psikają sobie buzię różnymi takimi mgiełkami. A wszyscy dobrze wiemy, że ludzie z Azji wyglądają bardzo długo młodo. Dobrze, więc kolejną rzeczą, bez której nie mogę żyć, jest mój aparat. Tutaj wam napiszę, jaki to jest model. Zawsze wybieram aparaty, które spełniają wiele funkcji po to, aby się nie zastanawiać, jak szybko chcę coś nagrać nad ustawieniami. Ewentualnie później mogę coś tam skorygować w programie. I zawsze lubiłam małe aparaty, ponieważ wtedy zawsze mogę ten aparat bez problemu ze sobą wszędzie brać. Czy to do sklepu, jak chcecie coś nagrać po kryjomu. I również to jest super sprawa, że wystarczy, że wsadzisz sobie ten aparat po prostu do kieszeni albo do jakiejś małej torebki. Bo jak się ma dużo sprzętu ze sobą, albo jest on bardzo ciężki, to tak jakby trochę zabiera radość z tego całego nagrywania i też tą spontaniczność. Bo taki aparacik to wyjmujesz i w sekundę już nagrywasz wszystko. A jak masz bardziej skomplikowany sprzęt, to jest zawsze takie przedsięwzięcie. Więc uwielbiam swój aparat, prawie wszędzie go ze sobą zabieram. No można powiedzieć, że mój aparat to całe moje życie. Kolejna rzecz, bez której nie mogę żyć, jest dobrze dobrana bielizna oraz ubrania. Powiem wam, że każdy może wyglądać świetnie pod warunkiem, że ma dobrze dopasowane ubrania pod sylwetkę. No i również, jeżeli jest kobietą, to dobrze dobraną bieliznę. Kiedyś nawet czytałam artykuł, że większość kobiet ma źle dobrany stanik pod swój biust. Pewnie stąd się wzięły brafiterki. No i jeszcze często zauważam dziewczyny, które zakładają bieliznę, która, że tak powiem, prześwituje, ale to dlatego, że po prostu zakładają na przykład czerwony stanik pod białą bluzkę, a moim zdaniem to wygląda tak trochę nieelegancko. Więc dobrze dopasowane ubrania, dobrze dopasowana bielizna. You're a whole new person. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się mój dzisiejszy film. Jeżeli wam się podobał, to byłoby super, jeżeli zostawilibyście łapkę w górę oraz zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam jeszcze więcej filmów, a my widzimy się za niedługo.